Turbo ojku. To ja, Turbo Kozak. A więc stało się. W ostatnim sezonie Turbo Kozaka wystąpił Martin Kobylański. W tym sezonie rękawice podjął jego ojciec, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Barcelony, Andrzej Kobylański. Zaczynamy. Tak jest. Panie Andrzeju, wiem, że jest zakład. Chciałbym, żebyś tutaj stanął do walki i to samo zrobił, co ja. O co zakład? O kolację? O kolację, tak. Tak. Chciałbym, żeby to jednak syn stawiał ojcu. Ja też bym tak chciał, nie? Postaram się pobić go, no ale chociaż wyzwanie, no nie wiem, czy to takie jest... No, bramkarz jest w słabszej formie niż rok temu, słyszałem. Zdecydowanie. No zobaczymy. Mi na Pomorzu dobrze idzie, w centralnej Polsce średniej. Aha. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja się postaram i chciałbym bardzo, żeby syn stawiał jednak tą kolację. Panie Andrzeju, 140 punktów do pobicia. To nie jesteś też jakieś... Łatwa sprawa, nie? Nie wiem. Zobaczymy. Boisko wszystko zweryfikuje. Boisko tak. Zielone zawsze weryfikuje wszystko. Powodzenia. Ojej! A już nie chciałem faulować. Tak jest! 7 już jest! Zostało 133. Słuchaj, za dużo nie mogę biegać, bo się... To już nie ten bieg, wiesz? Dobra. Coraz większy ten rozbieg. Ale te pokrętło z energii kotłu zostało. Kurde, zostało jeszcze, no. Naprawdę, zostało. Ja już się zmęczyłem. Naprawdę? No, nie. A będzie jeszcze gorzej. Ja jeszcze go dobiję. O! Kurde. Słyszałem, że w karnych do dzisiaj perfekcja. Nie. Nie? W życiu strzelałem 2. W Widzewie. To dzisiaj zwiększamy to. Tak. Dwukrotnie. Dobra. Tylko 2? Dlaczego? No nie wiem, bo nie dali mi. Hierarchia. Gdzie mu dać? Jak my tak będziemy rozmawiali, to myślę, że w środek. Czyli zwaliłbym tam, gdzie przed chwilą. Dobra. Kurde! To jest... Ale... Kołysiak do podcinki, czekam na to. Myślałem, że w środek będzie, co? Widzisz, nie? I teraz na trzeciego karnego nie mam kompletnie żadnego pomysłu. Nie masz pomysłu? W ogóle nic. Więc śmiało wal z prawej. Teraz wcinka. O Jezu! Doceniam. Tak blisko. Szalik polski, z tego co pamiętam, 6 występów. Oficjalnych, chyba 7, a nieoficjalnie jeszcze 2 by się uzbierało albo 3. No, tak to wygląda. No. Znowu jestem cało przygotowany. Jest to niemożliwe. Muszę powiedzieć, że tak jak do karnych, to do wolnych byłem pierwszy. Gdzie? No radziłbym 20, aczkolwiek 15, 10, a nawet i 5 nie pogardzimy. Spróbuj płachtę na początek. Płachta jest. Oj! Wszystko jest dobrze. No żeby te dziury były większe. A żona patrzy. Żona patrzy i nie kibicuje. No jak nie, no kibicujemy. No to nic nie słychać, nic nie widać. No już jest dopi. Po trafionym strzale umawiamy się do żony i buziacza. Tak jest. Nie wpadało. Ale jak tylko hasło buziaczek dla żony, od razu. Od razu wpadło. Naprawdę. To jest... Ile? Po ślubie 27 lat. 27 lat. Czas leci. Naprawdę. Nieubłagalnie. No czekam na gwizdek. Jestem! Dobi! Dobrze? Dobrze dokręci? A bramka dobrze stoi? Bezpośrednio, ja wierzę. Taaaaaa!
Jest to niemożliwością. Po przyczynie, konkurencja mało piłkarska? W ogóle nie piłkarska. A nawet, ale my godnie płacimy. Dyszka za strzał. Próbujemy. Tak. Da się? Bramka ładna. No i teraz? No ale to koszyczek bramkarza, bo w środek. Nie naszego. Trafiamy. Ostrowiec Świętokrzyski wstrzymał oddech. Dobrze idzie. Tak jest! Udało się. Gotowy? O. Blisko. Dobrze! Tak jest! Patrz na to! Tak jest! Bezpośrednio. Dobrze, dobrze, dobrze. Jezuniu! Tak blisko! Martin przestał oddychać przed telewizorem. Daj mi spokój, aleś mnie załatwił. Brawo! Za chwilę sprawdzimy, jaka sytuacja jest z błędnikiem u Andrzeja Kopylańskiego. 3, 2, 1. Raz. Dwa. Gdzie jest piłka? Gdzie jest bramka? 14! 15! Gdzie jest bramka? Na piłkę! Wybierz nogę! Wybierz bramkę! Tak jest! Ależ to był strzał i to widziałem, że... No właśnie! Małżonka powinna właśnie teraz zacząć resuscytację! Jest dobrze. To już w domu. Jest dobrze. Właśnie dostałem oficjalne potwierdzenie z Komisji Gier i Zakładów, że kolację w rodzinie Kopylańskich stawiał będzie Marty. Serdecznie gratulacje. Jak się z tym czujesz? Czuję się, słuchaj, wyśmienicie. Chociaż szkoda mi było tego. Szkoda, no jeszcze może nie ten level, powiem tak, ale niech się nie poddaje, niech walczy zawsze do końca i przede wszystkim piłka jest taką dyscypliną, że nie wolno się załamywać. Czy gram, czy nie gram, zawsze starać się dawać siebie wszystko i czekać na tą szansę, okazję, bo jak ją dostaniesz, musisz ją wykorzystać. Rozumiem, że najtańszych potraw zamawiać nie będziesz. Raczej pójdziesz, będziesz płacił po cenach, nie po jakości, nie? No tak, no, no, no. Zarabia pieniądze, to niech płaci na tatę. Fła gra. Tak jest. Jest to koszulka specjalna dla mnie osobiście, Energik Odwóz, z Energik Odwóz, rok 2001, graliśmy wtedy na Hercie Berlin, zwyciężyliśmy tam 3-2 w Berlinie. A Hertha wtedy była mocna? Bardzo mocna, był to bodajże wtedy wicelider, czy trzecia drużyna Bundesligi i akurat udało mi się tam strzelić bramkę, dlatego ta koszulka jest dla mnie szczególna i chciałem Tobie, Bartku, tą koszulkę podarować. Dziękuję serdecznie, będzie oczywiście wystawiona na licytację, tak widzę, że rozmiary wtedy były takie dosyć... potężne. No bo w tamtych czasach było tak, że było dużo fauli, bo ciągnęli za koszulki. Ale XL-ka. Tak. Widzą Państwo, i to jest duża klasa pana Andrzeja. Lata lecą, a kratka coraz lepsza. Serdeczne gratulacje. Martin, dzięki również. Martin, przepraszamy, no ale takie są fakty. Życie.